Witamy tam teraz z gry Survivor Royale. Jak zawsze link w opisie do gry i do melodii. Bo z jednego powodu jest późno, jest 19:43, a potem Game Launcher mi troszeczkę szwankuje, jak to zwykle, jak po prostu. Ten program ma sobie potencjał, ale jeszcze mu daleko brakuje i to jest ten minus, że on często się baguje i on się jedynie do czego nadaje, no to tylko nagrywanie dźwięku z gry podczas nagrywania, to jest jedyny jego plus, prawda, i nawet dobrze nagrywa jakość z ekranu, prawda, czyli nie widać jakoś super różnicy. Jednak Gendura coraz jest jednak i tak lepszy, bo może nie daje dźwięku z gry, ale i tak jakościowo jest lepszy. Bo się aż tak nie blokuje, bo są optymalizacje całkiem, może nie jakoś super często, ale są optymalizacje i to dużo pomaga. A w Game Launcherze, no to jest, jak już jest optymalizacja programu o coś innego, no to jest raz na ruski rok. Dobra, no to my mamy tryb samochodowy, prawda, czyli że w aucie możemy tylko strzelać. To jest ten plus w tej grze, prawda, mamy różne tryby, inne takie rzeczy. I to jest jedyny taki plus, że możemy tylko, ale to tylko strzelać w tym w aucie. I tu chciałem, jest po prostu zbagowanego teraz. Bo to nie chce mi się ruszyć. To fajnie. Koniec biegu. Coś tam, a mogę chociaż pływać? Ty, no mogę pływać, ale nie mogę nurkować. Płynię na tamtą wyspę. Ej, no on całkiem szybko pływa. Człowieku, co ty tak szybko pływasz? Ja wolę. Jak on szybko płynie? A to jeszcze nie jest sprint. Oluju. Poważnie? Poważnie, twórcy tej gry? Typek tu zasuwa, nie wiadomo z jaką prędkością. No ja wolę, jak on zasuwa. To jest człowiek? Ja wolę. Jak on zasuwa. U nas to nikt tak nie zasuwa jak on. Ja wolę. Jeżeli to jest pełna jego prędkość, tak w tej grze, no to myślę, że on powinien iść na jakieś zawody. Bo on jest strasznie szybki. A jeżeli może być jeszcze szybszy, no to człowieku, powodzenia, on jest jakimś zawodowym pływakiem. Niech już zacznie się ta gra, bo to kurde jest coś nie tak. Halo, dobra. Niech już nikt nie wychodzi. Tylko niech wchodzą już nawet boty. Dosłownie, niech już nawet wchodzą boty. To jest taki minus tej gry, że jakoś super dużo osób nią nie gra, jeżeli chodzi o takie Battle Royale. Chociaż że to jest taki, jak Redgun to jest w trybie Battle Royale auta. I będzie można zobaczyć, jak się tutaj jeździ. Prawda? I strzela. Zamiast zagramy sobie tylko jeden mecz, bo mam jeszcze trochę nauki i trochę montażu, a jest no późno. I w sumie skok wiary, o kurde. What the hell? What? Skoczyłem. Poszło do wody. Nagle w powietrzu. Nie patrzyłem na zegar. No to spoko. Spoczko.
pozostało ten. Nie, odrzutowiec ładny, naprawdę ładny. Muszę to przyznać, odrzutowiec serio ładny. To co? Skaczam? A nie, w sumie nie muszę, bo to ten. I tak dorzec mi daje niedźwięk z gry. Ej no, halo, skaczemy. Halo, bo to już jest taka... No bym nie powiedział, że to jakoś super dobrze, że jesteśmy już tak. Bo jesteśmy praktycznie nad wodą. Halo! Ale my... Wow, zbugowali. Jakie w role pozostało dwie osoby. Ej, bo to jest coś... Ej, bo my nie mamy kapitana. Halo! No kurde! Nowy... No ja walę, nie no! Ja walę, no chyba was coś pogrzało, no ty... No pogrzało ich, no ty tylko mówię, podgrzało ich. No potrzebuję kapitana! Dobra, nie, widzimy się po krótkiej przerwie, bo jak to ma tak wyglądać, no to widzimy się po prostu po krótkiej przerwie. Witam po krótkiej przerwie. Nagrałem jedną fajną, ciekawą scenę. I to was jednego rzeczy nauczy. Ale to nigdy, kiedy się zwagujesz, nie skacz. Bo wtedy dzieje się właśnie coś takiego. No ja chcę nagrać jednak ten odcinek. Ej, bo ciężko się tu wydostać. Skacz! Skacz! Co jest? Czy ja właśnie... Tak jak ten kwiat z wczorajszego odcinka. Jestem... latającym czymś! Okej, jak już widzieliście, co akurat mi się przydarzyło, że... Byłem... No... Nieciekawa sytuacja. Bo się zbugowałem... jakieś szafce i podskakiwałem. Myślałem, że dojdę do tej strefy. Ale... Że nie doszłem, no to wiesz. Tak, gdzie w sumie jest ta strefa? Dobra, i myk. Tam, gdzie są te budyneczki. Jest jeszcze tyle dobrze. Ja jestem osobą, która prowadzi, więc na drogę. To będzie bardzo prosto. Jeżeli chodzi o to. Chyba już się przestawiło. Więc już mamy gites. Plecak, coś w tym stylu. W dobrym miejscu w sumie ustawiłem nas, więc to jest o tyle dobre. Tak, granat. Jeżeli chodzi o granaty w tym... W tej grze, to one są bardzo dobre. Jeżeli dobrze mi się wydaje, bo... Normalnie no to tak... No nie rzucić sobie od tak. Jeżeli chodzi o to. Normalnie to sobie tak nie rzucisz. Więc to jest... No, przydatne. Jak już... poczekajcie. Jak coś, bo to jeszcze ten...
To nie, mamy jeszcze troszeczkę sprzętu do znalezienia. No, całkiem ciekawe rzeczy były znalezione. W sumie mogłem zostawić ten granat, bo był dobry. Nie. No to w sumie i tak w dobrym miejscu daliśmy ten, jeżeli chodzi o to. Dobra. Jaki sprzęt? Bo jeszcze nie mam tego SP-ego. Halo! Dzięki, Adrian. Jaki? 34. Slimian. Okej. Ja wolę! Nie mogę wejść! Dobra, już weszłem. Jesteś już gites, nie wiem. To się on wywalał i po prostu nie mogłem wejść. O kurde! To już wybuchło. Dobra, to są tylko te skrzyneczki, ale no... To gdzieś tam. Tam jest gdzieś wróg. Zbierasz sobie ten. Masz jeszcze paliwo, stary. No to się raczej nie bój. Tu mam jeszcze shotgun. Więc jest o tyle dobrze. Spoko. Jedyny minus, ja już sterowałem w tej grze autem. To jest takie złe sterowanie. O człowieku, to się tak ślizgam. W sumie będę mógł nawet pokazać. Jedź! Dobra, idziemy po tamtego. Ty, wjechałem! Ale czy wyjadę? To jest takie... Już według mnie zastanowienie. Ono sobie jedzie. To niech sobie jedzie. Tu coś jest. Ajejejej. Chyba to gdzie jest tamten typ już. W którą mam... O, w tamtą. Czy tamta trójka w ogóle ma auto? To jest teraz moje pytanie. Czy on ma auto? Lepiej pojadę po niego, bo to dopiero będzie. Przyjeżdżam. Dobra, ale mamy chociaż zrzut. Nie wiem, tam ten gdzieś. Nie wiem, gdzie on dał. To się przyda. To się przyda. To się przyda.
I myślę, że jeszcze Vitas. Zobaczysz. A trzeba jeszcze pojechać do niego, bo on pewnie nie ma nic. Nie wiem, gdzie jest tamten. A nie, jednak ma. A, zatem puścił grę. No dobra. To spoko. Zrzut za zrzutem, spoczko. Matko, to... No te zrzuty są chyba jakieś za proste. Dosłownie. Kamuflaż. No bez jaj. Już wygraliśmy. Ej, bo ja... No weźcie, nawet nie mówcie. Dobra, no to nic się nie działo w tym odcinku, więc ja będę się żegnał i pa! We made mistakes and we're trying to change, but it's hard. So